Siema, tu stary dziad. Właśnie pogrywam sobie w sezon trzeci Diablo 4. Gram sobie na lajcie, swoim buildem. Nie jestem jakimś ekspertem, nie czytam żadnych opisów, żadnych metabuildów. Po prostu gram sobie na hardkorze moim nekromantą i powiem wam, że stworzyłem super mocną postać. Absurdalnie mocną, najmocniejszą jak do tej pory, przynajmniej na tym poziomie. I jest to nekromanta, jest to pewna wariacja z Shadow Summonera używającego wybuch zwłok. Chcę wam go teraz pokrótce przedstawić. Będzie to taki poradnik 1.50 bez paragonów. Paragony pokażę, jak wbije setne, o ile wbije. I mam nadzieję, że jeżeli gracie nekromantą, nie chcecie grać buildem na włócznie z kości, to według mnie ten build jest naprawdę bardzo mocny. Czyszczę spokojnie już na czwartym tierze poziomu trudności na hardkorze dungeony z potworami o 20 levelów wyższe niż moja postać. Także build jest naprawdę mocny i przejdę szybko do rzeczy, opiszę wam umiejętności, opiszę wam mniej więcej jaki sprzęt. Wydaje mi się, że potencjał tego nekromanty jest bardzo duży, bo jeszcze naprawdę jest wiele do ulepszenia. Jeśli chodzi o umiejętności, to tak, właściwie takim buildem grałem mniej więcej od samego początku, chociaż wiadomo, tam pierwsze levele używałem włócznie z kości, ale teraz jesteśmy tutaj. W żniwa mam dwa punkty, ale tak naprawdę nie używam tej umiejętności w ogóle, mam je tylko, żeby odblokować kolejne nody. Tutaj używam też z konieczności, muszę mieć tutaj wydane punkty, jeden punkt w martwą energię i trzy punkty oczywiście w okrawane mięso. I to jest bardzo ważne, żeby tworzyć jak najwięcej zwłok na tym buildzie. Kolejny not, jeden punkt w krwawą mgłę. Jeżeli gracie na SC, możecie to zlać. Jeżeli gracie na hardkorze, jest to jedyne źródło nieustępliwości. Niestety nie miałem metamorfozy z drugiego sezonu, co mnie bardzo boli. No i ta krwawa mgła jest bardzo przydatna, może wam dupę uratować na HC. Zmaksowane mistrzostwo szkieletowych wojowników. Max paliwo śmierci, cały czas pochłaniacie zwłoki na tym buildzie. I wybuch zwłok, ale nie idziecie tutaj... Bardzo często szło się w zaraźliwy wybuch zwłok, ja jednak poszedłem w morowy wybuch zwłok, który zamienia to w umiejętność cienia, która zdaje obrażenia z czasem. I to się naprawdę mega kombuje, gdyż obrażenia z cienia można mega zboostować wieloma sposobami. Wzniedołężnienie, jak widzicie, mam jeden punkt tylko włożony, jeden tutaj we wzmocnione wzniedołężnienie i tutaj ta specjalizacja, która daje nam zmniejszenie cooldownów, zwiększenie obrażeń zmaksowane mistrzostwo szkieletowych magów. Być może będę tu wprowadzał jakieś małe zmiany i objęcia śmierci, też bardzo dobre, szczególnie na HC. W cieniu mam tutaj zmaksowane te trzy pasywki i nie mam tej. To jest bardzo przydatne, bo to stanuje przeciwników, jednak na razie mam taki burst, że nawet mi na tym stanie nie zależy. Jednak gdybyście grali softcore zamiast krwawej mgły, jeden punkcik tutaj. Jeden punkt w nekrotyczny karapaks, dzięki temu będziecie mieli umocnienie wystarczające. Po krótkim czasie macie już całe życie umocnione, to znacząco zwiększa przeżywalność. W przywołaniach zmaksowane mistrzostwo golemów. Jeden punkt tutaj, jeden punkt tutaj. I te dwie umiejętności zmaksowane. Używam nawałnicy kości i używam skazy cienia. I to się naprawdę kombuje, ponieważ wasi magowie cienia, docelowo nawałnica kości też będzie umiejętnością cienia i wasz wybuch zwłok też zadaje obrażenia od cienia. I ten damage jest absurdalny. Po prostu to, co się dzieje tutaj, to jest masakra. Dodatkowo duża przeżywalność, wasze miniony tankują. Naprawdę świetnie, świetnie to działa. Dobra. Teraz kilka kluczowych rzeczy, kilka aspektów. Bardzo dobry aspekt podskazy cienia możecie używać na broni. Ilość maksymalna wojowników też jest bardzo ważna. Tutaj jeszcze przejdę może do przywołań. Mam drzewko umiejętności, księga umarłych. Tu ważne jest, żeby mieć żniwiarza, który daje wam właśnie tworzenie zwłok i dzięki temu, jak macie później aspekt, który zwiększa wam ilość szkieletów, wojowników, po prostu macie więcej zwłok, a im więcej zwłok, tym więcej damage'u. W szkieletach używam cienia z oczywistych względów, ponieważ one zadają największy damage. I w golemach oczywiście używam golema kości, który też tworzy zwłoki, który też będzie miał później nawałnicę z kości.
Na HC bardzo ważne jest, żeby mieć gdzieś aspekt, który daje wam barierę i w tym momencie, kiedy odpalacie nawodnicie z kości, jesteście praktycznie nieśmiertelni. Ta bariera po prostu szybciej się ładuje niż cokolwiek jest w stanie wam zapakować damage, no chyba, że dostaniecie one shota, ale jest to mało prawdopodobne. Więc tutaj też bardzo fajny defensywny aspekt, który zwiększa waszą obronę. Tutaj kolejny aspekt do skazy cienia. I to też bardzo fajny aspekt, dopóki wasze sługi żyją, zwiększają, ich obrażenia rosną. Jednak co do aspektów, tak jak mówię, one się zaczną pojawiać dopiero tak naprawdę na trzecim, na czwartym tierze, kiedy zaczniecie je zgarniać z tych legendarek, które zaczynają częściej lecieć. Jest jednak kilka unikatów, które znacząco zwiększą wasze obrażenia. Pierwszym jest skowyt otchłani, który zamiast wybuchu zwłok tworzy taki niestabilny szkielet, który biegnie i jeszcze wybucha, jakby wybucha w miejscu, gdzie trafi na przeciwnika. Dzięki temu, nieważne gdzie są zwłoki, te szkielety po prostu biegną w stronę waszych przeciwników. Mega dobre na bossy. No po prostu to jest masakra, co się dzieje. Oprócz tego jest też w miarę nowy z poprzedniego sezonu taki oto pierścień, który zwiększa wasze umiejętności zwłoki. Ja to mam dosyć przeciętny roll, ale i tak udało mi się go znaleźć dwa razy na... już nie pamiętam, jak się nazywa. Byłem tam na jakimś bossie, na tym, co jest pod drzewem szeptów. Warszan, czy jakoś tak. I właśnie ten pierścień mi wypadł. Przez to nie musicie w ogóle rekastować ożywienia szkieletu, ponieważ ten pierścień wam go sam rekastuje. I no mega dobrze to działa. Po prostu macie jedną umiejętność z głowy, bo normalnie to ożywienie szkieletu co jakiś czas trzeba spamować. Oprócz tego on też rzuca wybuch zwłok, ale wy spamujecie go znacznie, znacznie częściej. I oprócz tego jeszcze jest taka kosa, która wam mega podbije damage z wybuchu zwłok, o ile tych zwłok będzie wystarczająco. Ja jej nawet nie będę zakładał. Nawet jej nie będę zakładał, żeby nie przesadzać. Więc to jest jeszcze do podbicia. Jak widzicie, wciąż nie mam nawet wszystkich przedmiotów świętych ani starożytnych, tak? Nawet mam tutaj zwykły napierśnik jeszcze. Na sobie po prostu nie znalazłem nic lepszego do tej pory. Także postać świeżo zrobiona, zapiernicza jak Deliżans. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Normalnie na tym bildzie używało się trupich macek, ponieważ one dawały odsłonięcie. Jednak teraz macie tego małego skurczysyna, który też może wam dawać odsłonięcie. Dzięki temu możecie zlać trupie macki. Macie po prostu możliwość używania wybuchu zwłok i tych wszystkich innych umiejętności, które wam zaraz pokażę. Otóż jest taki, widzicie tutaj kamień, wspomaganie, który daje przełamanie. Wspomaganie przełamania, co ja gadam? Daje odsłonięcie po prostu. Z każdym poziomem coraz wyżej. Teraz jak podłączycie do umiejętności, który będziecie maksować szybkość jej ataku plus ilość wiązek, żeby jak najwięcej trafiała, to wszyscy przeciwnicy będą odsłonięci cały czas. Patrzcie, 7 celów co 2,27 sekundy, 50% na odsłonięcie, potem to będzie 100%, czyli będą wszyscy odsłonięci cały czas, czyli to będzie mega multiplikator do waszego damage'u, ponieważ odsłonięcie to jest razy 100%, czy tam, no jest w każdym razie liczone na końcu jako damage, więc jakby pomnaża wasz damage, może nie chodzi o 100%, ale jakby ze 100% wydajnością. Tutaj jakby ktoś się zastanawiał, to na drugim kamieniu używam po prostu zwiększenia obrażeń i defensywnych kamieni, które dają mi umocnienie i zmniejszenie obrażeń. W końcu to jest HC. Także macie odsłonięcie, nie musicie używać trupich macek. Zwróćcie uwagę, jak mam teraz umiejętności. Mam ożywienie szkieletu, krwawą mgłę, przeżywalność, zniedojężnienie, golema. Pod lewym przyciskiem nawałnicę kości, którą odpalam z shiftem albo jak kliknę na wroga, a pod prawym spamuję wybuch zwłok. No dobra, mam nadzieję, że trochę nieskładnie, wybaczcie mi, nie jestem ekspertem w Diablo 4, jestem Januszem tej gry. Jak chcecie dobre poradniki do Candesa, tu są poradniki na Jana, ale buildzik żre jak złoto, zaraz wam pokażę. Pójdziemy na jakiś wysokopoziomowy dungeon. 22, co tu mamy najwyższego? Dobra, mamy tylko to. Hawezar. Wybuchają płomienie, kurna, nie lubię tego, dobra. Raz kozi śmierć, jak to mówią.
Zrobimy sobie jeszcze screenshota ładnego na miniaturkę. Ok, jest. Generalnie w tym buildzie można w ogóle nawet nic nie robić. Zaraz wam pokażę. Możecie trzymać ręce za plecami. Ojej, odpaliłem. To jest niestety trochę problem z tą nawałnicą z kości. Może lepiej jakbym miał tutaj... Czekajcie, mam taki pomysł. Tylko będę musiał się oduczyć. Wiecie co? Oduczę się tego później. Teoretycznie tutaj lepiej może mieć z niedołężnienia, a nawałnicę z kości mieć pod aktywnym skillem. Jak widzicie, to jest właśnie efekt tego pierścienia, te biegające tego i pierścienia, które autentycznie odpala skille i rękawic, które sprawiają, że zamiast wybuchu zwłok macie takiego minionka. I teraz patrzcie. Wszyscy są odsłonięci. Wybuch zwłok się sam odpala. To jest masakra. Dobra. No te płomienie są dosyć niebezpieczne. Wiesz co, jeszcze... Piję sobie jakąś miksturę. Pieprzone płomienie, nienawidzę tego gówna. Teraz odpaliłem nawałnicę z kości i życie właściwie powinno wam nie schodzić. Macie też tanta pod golemem oczywiście. To jest dosyć nisko poziomowy, 76, czyli tam 8 poziomów, ale spokojnie 86 też bym zczyścił. Patrzcie. Samo się gra, wiadomo. Bananowa gra, bananowy build. Ajajaj, bym nie przeuważył tutaj tego efektu. No jednak trzeba patrzeć na te efekty. Okej, z tą kaplicą możemy trochę przeszarżować. To odsłonięcie, znaczy w ogóle ten minion to jakiegoś tam dużego damage'u nie robi, ale to, że daje wam odsłonięcie i może zwiększać wasz damage i zmniejszać obrażenia, które otrzymujecie, według mnie to są spoko bonusy, szczególnie właśnie na HC, na nekromancie. Na nekromancie, na którym to odsłonięcie nie jest. Wszędzie, gdzie brakuje wam odsłonięcia, możecie używać tego komba, co ja. Polecam. O, jakiś boss. Ojej. Nie, już znam tę notatkę dezertera. Dobra, wiecie co? Przestawimy sobie, bo mi się niepotrzebnie... Ojej. Niepotrzebnie mi się tutaj odpala... Tak, tak jest wygodnie, bo teraz po prostu na każde zamówienie mogę rzucić sobie. Po
prostu pod lewem mam klątwę, którą i tak cały czas spamuję na przeciwników. Pamiętajcie, że ona też esencji praktycznie nie zużywacie, tylko z tej klątwy. Jest mega wygodnie. A pod aktywną mam nawałnicę kości. No jeszcze muszę tu zdecydowanie popracować nad rezami. Spokojnie przez ścianę wybuch zwłok. Co za problem. Te wybuchy są dosyć nieprzyjemne. Niestety wadą na pewno jest to, że sami zasrywacie tym wybuchem zwłok. I często nie widać efektów, które są na ziemi. Dobra. Wjeżdżałem od razu na ostro. Nawet jak będziecie zapominać o wybuchu zwłok, błogosławiony medyk, gdzie on jest? Tak jak mówię, nie miałem tak mocnego buildu na tym etapie jeszcze. Rozpierdziel jest srogi. Widzicie, pole do poprawy jest olbrzymie. No i co? Tak się prezentuje. Także jeżeli myślicie o podobnym nekromancie, to mam nadzieję, że wam zarysowałem, jak on może wyglądać. Powodzenia w Diablo 4. Najpewniej to jest mój ostatni sezon. Gram do dentki albo do zabicia Uber Lilith. Znaczy ostatni sezon na jakiś czas, ponieważ no nie będę ukrywał, że jakiegoś super szału i poprawy póki co nie ma. Jednak jest to fajna gra, żeby pograć sobie te 40-60 godzin w sezonie. Przynajmniej dla takiego gracza jak ja. To wszystko na dziś, do usłyszenia i trzymajcie się.